Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiejszą naszą bohaterką będzie pani Lois Greenfield, którą widzicie tutaj siedzącą na tym krzesełku reżyserskim. To jest fotografka z Nowego Jorku. To jest pani, która ma no, gdzieś około 70 lat, pochodzi z Nowego Jorku, ona studiowała w Bostonie, potem wróciła do Nowego Jorku i zaczęła pracować jako reporterka dla takiego czasopisma Village Voice, ale z czasem taką sygnaturą jej prac stał się właśnie ten biały kwadrat z czarną obramówką i w tych kwadratach będą się działy nasze historie. To będzie scena do dziania się tego tańca. I tak mówię, używam tego języka troszeczkę tanecznego czy teatralnego z premedytacją, żeby wam pokazać, że dla fotografa czy fotografki sceną tutaj jest coś zupełnie innego niż dla tancerzy. Jeszcze w latach 70., jak pracowała dla The Village Voice, to robiła fotoreportaże i między innymi robiła takie fotoreportaże związane z sceną artystyczną Nowego Jorku, w tym ze sceną taneczno-teatralną, gdzie była zdana na małą ilość światła w teatrze, na ustawienia typowo teatralne, gdzie nie było możliwości powtórzyć jakiejś sekwencji ruchów. Więc ona robiła te zdjęcia, ale z czasem taniec ją tak pochłonął, że stwierdziła, że chce robić te rzeczy, mając nad nimi kontrolę. No i wynajęła sobie studio i zaczęła zapraszać tancerzy do studia. Słuchajcie, tak sobie patrząc też jakby na tą historię fotografii tańca, to jest w ogóle takie zdjęcie, które bardzo często się właśnie w historii fotografii uważa za jedno z pierwszych zdjęć fotografii tańca. To jest taka tancerka, Anna Pawlowa. Zresztą od jej nazwiska powstał ten słynny deser. Deser Pawlowa czy Beza Pawlowa. Tu macie tego samego autora zdjęcia takiej grupy tanecznej Izadory Duncan. Zaraz może zobaczymy Izadorę Duncan. O, tutaj mamy Izadorę Duncan. To jest tancerka, która właśnie zerwała z takim klasycznym tańcem. To myślę o balecie. I zaczęła tańczyć bez puent, bez tych paczek baletowych wokół bioder, w takim obcisłym kostiumie, na bosaka. No to były takie początki tańca nowoczesnego. Tu jakby fotograficznie sobie jakby zobaczmy, gdzie to się pojawia po raz pierwszy i czy tu gdzieś jakieś mogą być inspiracje dla tego, co będzie robić Lois Greenfield. No i takim zdjęciem, bo tam pokazywałem wam to zdjęcie Anny Pawlowej, a takim zdjęciem, które bardzo często jest traktowane jako taki moment przełomowy dla fotografii tanecznej, jest właśnie to zdjęcie Barbary Morgan, przedstawiające Martę Graham. Ono jest o tyle ważne, że to nie jest zdjęcie dokumentalne, tylko to jest zdjęcie właśnie zrobione jako twór artystyczny, tak? Czyli jakby Martha Graham wykonuje taką krótką sekwencję taneczną na potrzeby końcowego efektu, który się pojawi na zdjęciu. Czyli jakby celem jest zdjęcie i ten zamysł taki artystyczny fotografki, a nie dokumentacja tego, co się tam na przykład dzieje w teatrze. To zdjęcie z tego, co pamiętam, jest, jak ktoś na przykład będzie w Nowym Jorku, to on jest w takiej części stałej kolekcji fotografii w MoMie. Także zawsze ono tam wisi, robi wielkie wrażenie.
O, i to jest The Village Voice, dla którego to jest taki przykładowy numer z lat 70., dla którego pracowała Lois Greenfield. Robiła te zdjęcia właśnie takie reportażowe. Generalnie jeździła po różnych teatrach, spotykała się z różnymi artystami, robiła im portrety. No takie jak to do gazety, mydło i powidło. No i z czasem założyła własne studio. I w tym studio gościli oczywiście różni artyści, różni choreografowie, różni tancerze. Trzeba pamiętać, że Nowy Jork był taką mekką tańca. I w Nowym Jorku narodził się taniec nowoczesny. Ja mówię taniec nowoczesny w przeciwieństwie do, w takiej kontrze do może bardziej baletu, który był tańcem, no, można powiedzieć, skodyfikowanym w XVII wieku we Francji. Ludwik XIV, król Francji Nawary, był sam tancerzem i bodajże gdzieś tam na początku XVII wieku nawet powstała Akademia Tańca właśnie, którą powołał do życia Ludwik XIV. Ale tu jesteśmy w Nowym Jorku. W Nowym Jorku wszystko co nowe w XX wieku i szczególnie w tych latach powojennych, lata 50., 60., następuje taki wielki boom, taki twórczy, gdzie artyści, właśnie choreografowie, malarze, muzycy, wszyscy jakby współpracują ze sobą, można powiedzieć, melanżują wspólnie, i tworzą, wymieniają się ideami i to taki jest rzeczywiście taki, takie lata takiego kreatywnego kotła. Jedną z tych osób jest Merce Cunningham, tutaj jest ten choreograf, już taki starszy pan w środku tej grupy, takie unikatowe zdjęcie. Z Martą Graham chyba Lois Greenfield nie miała szansy się poznać, ale fotografowała członków jej zespołu, czyli Martha Graham Dance Company. To jest Merce Cunningham i jego ekipa. Myślę, że przejdziemy sobie tak trochę do esencji tych zdjęć. Pierwszy, myślę, że taka część twórczości Lois, która mnie osobiście zafascynowała, jak zobaczyłem po raz pierwszy jej zdjęcia, to były zdjęcia, które ona robiła z zespołem Parsons Dance Company. To jest David Parsons, tancerz i choreograf i założyciel właśnie grupy Parsons Dance Company. To jest grupa z Nowego Jorku. I może wpierw taką trywialną rzecz powiem, ale wydaje mi się, że to jest taka podstawa i taki aksjomat wokół zdjęć, które Lois robi. Tutaj nie ma żadnego montażu. Tutaj nikt nie wisi na linach. Tutaj nic nie jest retuszowane, żadne linki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest złapane w ruchu. To jest założenie takie i mimo tego, że na początku ona robi to na filmie, czyli jakby no, sobie robiła próbnie polaroidy, też miałem taką... taką możliwość. W tym tygodniu zadzwoniłem do takiej osoby, tancerki, która uczestniczyła w zdjęciach, które robiła jej i jej zespołowi Lois Greenfield i sobie troszeczkę porozmawialiśmy na temat tego procesu twórczego. W momencie, kiedy Lois pracowała na filmie, to ona wykonywała dosyć dużo polaroidów, ale te polaroidy służyły bardziej zbudowaniu jakiejś kompozycji, wytłumaczeniu tancerzom, czego ona jeszcze oczekuje, jak można by ciało inaczej ułożyć w locie, gdzie chciałaby, żeby ono się znalazło w kadrze, więc to był taki generalnie taki proces twórczy, żeby dojść do takiego porozumienia wspólnego, żeby zbudować ten końcowy obraz. Moglibyście sobie zadać pytanie, no dobrze, no ale co ci tancerze tam mieli robić, czy oni tam mieli tańczyć, czy oni mieli skakać, czy coś. Te punkty wyjścia były bardzo różne.
czasami punktem wyjścia była istniejąca choreografia. Czasami to był jakiś koncept związany z jakąś taką cechą charakterystyczną techniki danego twórcy czy danego choreografa, reprezentowanego przez właśnie członka jego zespołu. Także tych punktów wyjścia było wiele. W każdym razie to, co tu widzicie, to się dzieje naprawdę. Nasze nieuzbrojone oko czegoś takiego nie jest w stanie zauważyć. To jest właśnie ten taki, ta magiczna moc fotografii, która jest w stanie nam, ludziom, pokazać, że ten świat dookoła nas w tych frakcjach sekundy, on tak może wyglądać, albo tak wygląda. Bo my, jak pójdziemy na przedstawienie teatralne, przedstawienie taneczne, albo widzimy coś na ulicy, to nawet nie zauważamy takich rzeczy, dlatego że nasze oko w zupełnie inny sposób pracuje. Aparat jest w stanie takie rzeczy wychwycić. Oczywiście Lois Greenfield, znając te aspekty techniczne i możliwości fotografii, pociągnęła to do etapu kreacji. Wykorzystała to do procesu twórczego. Dobra. Tu jest znowu David Parsons. Ciekawa historia, bo właśnie jak rozmawiałem z tą swoją znajomą tancerką, jak to wyglądało, to mówi: Tomek, słuchaj, to... Przepraszam, słuchawki mi tutaj wyleciały. Ona mówi, ja mówię, ale to co, jakieś tam materace mieliście, coś tego? Mówi, nie, to w ogóle na cemencie godzinami skakaliśmy. Przychodził często cały zespół i oczywiście oni się tam dzielili, to znaczy część tancerzy wykonywała jakiś kawałek, nie wiem, przez jakiś czas, potem się zamieniali, dlatego że to było... cholernie trudna fizyczna robota. To wszystko wygląda lekko, no ale oczywiście wymagało dosyć dużej pracy ze strony, no głównie tancerzy. Ktoś w ogóle żyje na tym czacie? Coś tak czat zamilkł. Co wy tam robicie? Wasze zdrowie. Woda zdrowa. Dobra. To jest taka, był taki koncept, trochę taka rama w ramię. Oprócz tego, że na takim poziomie metaforycznym, to tu jest jakby więcej, no bo sceną dla tancerza, scena dla tancerza, no wiemy jak wygląda, tak? Jest... No to jest głównie ta horyzontalna przestrzeń podłogi. To jest jakby coś, co jest związane nieodmiennie z grawitacją. To znaczy tancerz non-stop jest w jakiejś relacji z grawitacją. I tym punktem odniesienia jest ten poziom sceny. Natomiast Lois, fotografka, jej sceną jest ten kwadrat. I ten kwadrat z racji tego, jaki ona daje, jakie jej przyzwolenia takiego artystycznego, takich atrybutów, jakie mu daje, ona może wyzwolić ten kwadrat właśnie z grawitacji. Tak? Jakby możemy tym kwadratem na przykład kręcić swobodnie dookoła. Grawitacja przestaje istnieć. Jest umowna, pozostaje w zupełnie innej przestrzeni. No i tu jest taka zabawa z jednej strony właśnie z tą sceną metaforycznie, która jest sceną tancerza, scena, która jest sceną fotografa, i dodatkowym elementem, który jest dodatkową sceną zbudowaną w taki trochę abstrakcyjny sposób, czyli z tym kwadratem.
znaczy nam się wydaje, że to jest kwadrat, ale na płaskim rombem. To też ciekawe, prawda? Czy to jest rzeczywiście kwadrat, czy to jest rąb? O! Czerwone wytrawne piszecie, tak? Boże, wszyscy wino piją. No to Ronaldo by tu miał dużo roboty. To ja tu wodę. To niech to będzie białe wino w takim razie. Fajnie, dobrze. Nie ma żelków. Powiem wam, że ostatnio jestem na odwyku, jeśli chodzi o żelki. Po pewnym momencie przegiąłem. Już nie, przegiąłem. No, przegiąłem. Za dużo tego było. To nie jest dobre na... Czasami potrzebuję takiego kwaśnego żelka, żeby sobie poprawić humor, ale za dużo cukru. No dobra, lecimy dalej. To jest David Parsons. David Parsons, to są starsze zdjęcia, bo David Parsons teraz, z tego co kojarzę, to ma tak pewnie z 60 parę lat. Więc to są zdjęcia z tam, nie, może z lat 90. na przykład, bardziej. Jak będziecie mieli jakieś, chcieli coś powiedzieć, pamiętajcie, że jest taka łapka w górę tutaj. Można się zgłosić albo też można coś napisać. Tutaj tak fajnie sobie gra też z samym kadrem. I tutaj pojawia się jeszcze jeden tancerz, Daniel Izralow. Bardzo znany, ja akurat tych paru tancerzy chciałem wam przywołać, bo wydaje mi się, że znaczy są pewnie tu wśród nas osoby, które się interesują tańcem, dla których te nazwiska są znane. Ja tutaj może nie będę wielkim, jakby opowiadał jakichś wielkich historii o tańcu, natomiast wydaje mi się, że fajnie usłyszeć te nazwiska i potem jak spotkacie się z nimi w jakiejś innej przestrzeni, to nie będą obce. Daniel Izralow i David Parsons tutaj razem są na tym zdjęciu. I Daniel Izralow jest kolejnym takim tancerzem, który bardzo często się pojawia na zdjęciach Lois Greenfield. David Parsons, którego widzieliśmy wcześniej, ze swoim zespołem rokrocznie wykonywał ich, dalej robi w ogóle cały materiał promocyjny co roku. Także oni się pojawiali w studio Lois Greenfield, robili zdjęcia, które potem służyły do promocji, na plakaty, na bilety, ulotki, robili z tego jakieś tam zaproszenia, kalendarze, mnóstwo materiałów, taki komercyjny materiał. A potem Lois, znając już tych tancerzy, to też wam pokazuje jakby, że to nie jest tak, że oni się pojawiali na raz w studio, tylko to były takie wieloletnie często relacje i oni się doskonale znali, oni często bywali w tym studio. I Lois już znała tych tancerzy i jakby znała ich możliwości, charakterystykę ich ruchu, bo każda z tych szkół czy technik tanecznych, które reprezentował każdy z tych choreografów, było w jakiś sposób różne. I dla osób, które właśnie, to jest bardzo też ciekawe, dla osób, które się interesują tańcem, jak patrzą na te zdjęcia, to one jakby bez patrzenia na twarze są w stanie określić, jaki potencjalnie to jest zespół wręcz. Także to jest taka też zachowana integralność tej esencji tanecznej związanej z daną techniką taneczną i tego procesu twórczego i tego, że tutaj jakby ona nie dokumentuje tańca, ale tworzy coś nowego i gdzie to jest jakaś taka współpraca, która ma za zadanie utworzyć jakiś taki nowy byt, bo zobaczcie, tu się na tych sesjach spotykają się generalnie dwie sztuki. Spotyka się taniec i fotografia, co jakby bardzo rzadko się, tak sobie spojrzymy na fotografię, to rzadkie są takie przypadki, żeby właśnie takie dwie sztuki się spotykały. No i jakby to nie jest kwestia jakichś negocjacji, tylko to jest kwestia jakby
współistnienia, współprodukowania, współkreacji tych różnych sztuk. I to jest właśnie też w takiej tradycji tej nowojorskiej robione, takiej, że jest zbudowana przestrzeń na to, żeby w ten sposób współpracować. Zresztą Lois Greenfield też uczestniczyła w takim spektaklu, gdzie właśnie jej zdjęcia były częścią, która jakby zaciąga, jakby takiej inscenizacji w tym wszystkim. Wiem, że kiedyś też z tancerzami robiła jakąś taką historię, że w trakcie zdjęć powstawały obrazy, coś, jakieś mieszane techniki. Dużo takiego eksperymentu. Nie wszystko oczywiście potem zostało opublikowane, czy może w ogóle nigdy nie zostanie opublikowane. W każdym razie też wam jakby o tym mówię, bo to jest taka, że to nie jest takie techniczne, że to nie jest takie technokratyczne, że to nie jest takie na zasadzie zróbmy piękne zdjęcie, zróbmy zajebiste zdjęcie, żeby cały Instagram się tam posikał. Nie, to jest jakiś taki proces, to jest jakieś takie zaangażowanie, to jest takie nieustanne poszukiwanie, to jest nieustanne kreowanie, to jest nieustanne zadawanie sobie pytań, co będzie, jeżeli coś poleci tak, co będzie, jeżeli się wybije tak. Jak zrobić, żeby polecieć w tą część kadru, co będzie jak, nie wiem, włosy będą lecieć z tamtej strony na tamtą i tak dalej, i tak dalej. Także, to jest Daniel Zralow, z takim, nie wiem, czy to jest jego syn, czy może, nie wiem. Teraz mi się coś w ogóle takiego fajnego przypomniało. Jeżeli jest Gosia, to zaraz mi powie, że jestem mistrzem od spaghetti, czyli mistrzem od miliona dygresji, potem mnie trzeba tak łapać jak spaghetti. Teraz mi się przypomniało, bo Daniel Zralow, jego żona, w ogóle ma przepiękne imię, a mianowicie ma imię Arabella. Niektórzy pamiętają, taki film czeski był kiedyś, tam była Arabella, ale piękne imię swoją drogą. No dobra. Koniec dygresji. Jedziemy dalej. Tu jest znowu Zralow. No w tym takim zdjęciu, które taką jest sygnaturą, zresztą to jest zdjęcie, które było okładką takiego, jest na okładce takiej książki Breaking Bounds. To na końcu wam to pokażę i przedstawię, żebyście wiedzieli, gdzie szukać zdjęć. I znowu, to jest wszystko się dzieje w jednym momencie. Także zobaczcie, to splecenie tych nóg tutaj, które się dzieje i splecenie tych rąk, tak jak renesansowy malarz po prostu sobie stał, malował, wpierw to rozrysowywał, robił szkice i tak dalej, mógł to poukładać. Tutaj to się dzieje w ułamku sekundy. To się musi wydarzyć w tym jednym ułamku sekundy. I się dzieje. Nie wolno banować nagich dzieci. Dzieci są nagie z natury. Wszyscy się rodzimy nadzy. No. Dobra. Tutaj już tego Zralowa to już pewnie poznajecie. A w ogóle Zralow, bo to też możecie sobie zadać pytanie. Dobra, no co ci te. Wszyscy ci tancerze są tacy w ogóle tacy fit, wysportowani, oni tak fruwają i to każdy jeden tancerz tak potrafi robić. Zralow był między innymi członkiem takiej grupy Momix i to część to taka grupa taneczna i w takim repertuarze tych środków wyrazu Momixu, znaczy w tych technikach, to one pochodziły z wielu dyscyplin, to znaczy oni tam mieli doskonałe przygotowanie gimnastyczne, akrobatyczne, oczywiście perfekcyjne przygotowanie taneczne, łącznie z przygotowaniem klasycznym, czyli na przykład z baletem, z tańcami też innych części świata, na przykład z tańcami Afryki, ale też tam był taki program taki mimiczny,
jakby no, taki mieli bardzo szeroki zakres kompetencji, powiedziałbym, sceniczno-ruchowych. I więc jakby nie dziwota, że oni po prostu byli w stanie to zrobić. I znowu, mam 4 osoby, one to wykonują w jednym momencie. Żadnego Photoshopu, żadne składanie, nic. To wszystko się wydarzyło w jednym momencie. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale to można by zrobić w Photoshopie, ale to nigdy nie miałoby tej magii. To znaczy ta wiarygodność Lois jest zbudowana na tym i fascynacja tymi zdjęciami przez lata, no bo ona już, myślę, że ponad 40 lat, no dłużej robi to, ponad 40 lat robi tego typu zdjęcia. Ta fascynacja jest zbudowana na tym, że ludzie wiedzą, że ona właśnie łapie ten jeden unikatowy moment i ona kreuje ten jeden unikatowy moment, wiedząc, że ten moment, który trwa tam po prostu, to jest czas błysku lampy błyskowej, no jedną tam tysięczną frakcję sekundy na przykład. Tamto zdjęcie i to są zdjęcia zrobione do kampanii zegarków Raymond Weil, czy Weil, nie wiem jak to się czyta. Jak będę miał taki zegarek, który pewnie kosztuje $1 milion, to będę wiedział, jak się wymawia. No dobra, w każdym razie to jest kampania do zegarków, których nazwa jest wymieniona z prawej strony. No i zobaczcie, tutaj jest taki koncept, że oni właśnie, ci tancerze się układają w takim jakby takim ruchu obrotowym mechanizmów ze środka zegara. I zobaczcie, ile to wymagało prób, ile to wymagało planowania, żeby odpowiednie osoby się wybiły w odpowiednim momencie. No bo ta osoba na dole to jeszcze, ale te 3 osoby w powietrzu, no to one musiałyby w powietrzu zawisnąć w tym momencie, w określonym czasie. Dynamika ludzkiego ciała. Małgosiu, nie wiem, czy to było pytanie, czy stwierdzenie, także jakbyś mogła powiedzieć, bo nie wiem, czy na to odpowiadać, czy nie. To jest, uwielbiam to zdjęcie, bo to jest takie ekwilibrum, takie jakby zawieszenie pomiędzy jakąś jedną przestrzenią, a drugą, nieokreśloną. Myślę, że na poziomie filozoficznym, czy takim, jak sobie tak pomyślimy o fotografii w ogóle, tak poproszę was na chwilę, żebyście wsłuchali się w to, co powiem. Zobaczcie, to jest taka w fotografii jest taka ciekawa rzecz, że ten obraz jest rejestrowany przez jakiś, nie wiem, ułamek sekundy. No dobra, czasami może być zdjęcie, które oczywiście jest naświetlane tak jak u Sugimoto na przykład parę godzin. No ale generalnie większość fotografii jest, to są jakieś ułamki sekund, tak? Nie wiem, 1/125 sekundy. I ta 1/125 sekundy w tym procesie tego aktu fotograficznego natychmiast jest zamieniana w wieczność. Tą wiecznością jest ten obraz. I to tyle. Miałem do powiedzenia. Dobra. Zobaczcie na to zdjęcie sobie. I to jest to, co właśnie rozmawiałem z tą moją znajomą. Większość tych zdjęć ja tylko w jednej kampanii gdzieś widziałem, że oni
robili te zdjęcia na materacach, ale większość, tutaj widzicie, jest po prostu taka drewniana podłoga studia. Czasami to jest beton, bo Lois zmieniała studio wielokrotnie, oczywiście, jak to w Nowym Jorku, trzeba się, gdzieś tam jakiś nowy deweloper wchodzi i burzy przestrzeń, w której są takie historie jak studia fotograficzne. Ale zobaczcie na przykład, co się z tymi włosami tutaj dzieje, prawda? Ten taki, znowu takie, i powróćmy na chwilę do tego konia u mój Bridge'a, tak? Że czy koń w galopie unosi wszystkie kopyta, czy nie, tak? I to jest ten taki magiczny moment, którego właśnie co widzi aparat, aczkolwiek nie widzi nieuzbrojone oko. I to jest to, czego właśnie się dowiadujemy dzięki na przykład fotografii poznawczo, a tutaj to jest zamienione na taki właśnie taki magiczny obraz. Przeczytałem, Małgosiu? O Jezu, jaka burza. W różnych oświetleniach, tak jak widzicie, to robi oczywiście taka jej doświadczenie, takie zebrane przez ponad 40 lat pracy z tancerzami, powoduje to, że oczywiście ta łatwość pracy jest zupełnie inna niż tak jak my byśmy wchodzili jako tacy początkujący na plan, bo ona ma i świadomość jakby możliwości ruchu tancerzy z danych zespołów, charakterystyki jakiejś choreografii. Czasami wyjściem w ogóle tych zdjęć jest to, co właśnie ta moja znajoma mi podała, że mówi, no dobra, to może jakiś zatańczy kawałek choreografii albo nie wiem, zróbcie coś z tego i potem oni z tego coś składają, zbierają. To nie jest tak, że to jest jakaś taka, że ona ma taką prewizualizację, na przykład na zasadzie takiej, o, chcę, żeby to wyglądało, że ty jesteś tu, tu wisisz, tu przewracasz się i tak dalej, i tak dalej. To jest cały czas jakoś gdzieś tam koherentne z tym, jaki jest charakter danego tańca reprezentowany przez danych tancerzy z danego zespołu. To powinien być taki nasze wezwanie na koniec wakacji powinniśmy takie robić wszyscy. Pamiętacie to zdjęcie Barbary Morgan z Martą Graham, które pokazywałem wam na początku, jak była ta suknia Marty Graham w ruchu, ile jest właśnie z tej tradycji, ile jest właśnie tego zagarnięcia, tego ruchu, zagarnięcia tej przestrzeni przedstawionego na tym zdjęciu, podobnie jak tam. No właśnie to jest ten ruch jest jakby namalowany ten tutaj w ten sposób. To jest jakiś izotonik, także to nie jest kola, ale tyle wody piję, że po prostu już potrzebuję jakiegoś smaku innego też. O, tutaj jeśli chodzi o to zdjęcie, to ona nawet sprzedaje kulisy powstania tego zdjęcia. No bo właśnie fotografka ma taką magiczną moc pozostawienia pewnych rzeczy w kadrze, a pewnych nie. I nasz mózg może podpowiadać, że te dziewczyny gdzieś tam też fruwają, no bo widzimy tego faceta fruwającego czy lecącego.
Te dziewczyny, jakby fizycznie to było zrobione w ten sposób, że te dziewczyny zwisały, po lewej, po prawej stronie była drabina i one zwisały z tych drabin sobie. O, Aleksandra napisała, dziękuję bardzo. Tancerz posiada w swoim ciele dwa aspekty dzieła Michała Anioła. Ludzki, gdy przygotowuje się do aktu twórczego, co wspaniale symbolizuje postawa Adama, i boski, pełen energii, dynamiczny, witalny i sprawczy. O. Fajnie napisane. Ja oczywiście bym trochę polemizował tutaj, bo zawsze mi się wydaje, że człowiek też ma taką sprawczość i ona też jest naszym atrybutem takim też ludzkim, ale może skradzionym z Bogą albo pożyczony. Dziękuję, Olu, za to przemyślenie. O, to też jest takie fajne. To są tancerze właśnie od zespołu Marty Graham. No, Marta Graham tam żyje oczywiście, już nie pamiętam, w latach 70. chyba jakoś zmarła, czy coś. Ale istnieje zespół Martha Graham Company, tak jak istnieje zespół Marcia Henningama, tutaj Davida Parsonsa, Paula Taylora, to są takie główne zespoły, z którymi Lewis współpracuje. No tutaj idea jest taka bardzo czytelna, że to jest taka jakby z trzech tancerek, patrzę, bo to są tancerki, zrobiona takie fotograficzne, takie troszeczkę taka historia, czyli taka jakby poklatkowość, prawda? Tylko że zrobiona na jednym zdjęciu. Jak wam wino wchodzi? Jak wam wchodzi woda? Boże, miała być godzina, nie będzie godzina. Nie. Ale kiedyś się uda. O, tu też jest właśnie ekipa z zespołu Martha Graham Dance Company. No i znowu, to jest taka... Jakbyśmy dla osób, które więcej tego oglądają, no to jakby ruch, pewne aspekty ułożenia ciała, dłoni i tak dalej, jakby to są takie rzeczy takie charakterystyczne właśnie dla techniki właśnie związane z daną grupą. Tu troszeczkę wam pokażę takich innych historii, które też Lewis zaczęła robić. To jest... chciałem powiedzieć, nie róbcie tego nigdy w studio, bo już to studio nigdy wam nikt nie wynajmie tego studia. Tutaj ten tancerz, jak skacze, to sypie się z niego z jakiejś takiej rurki, czy z czegoś tam mąka i jakby to wszystko tak zaczyna właśnie wibrować w takim trochę... Takim magicznym, chciałem powiedzieć zapyleniu, ale no nie wiem, w czymś magicznym. Dobra. Tak jak magiczne było dzisiaj światło. Zobaczcie, ile takich magicznych rzeczy jest dookoła, nie? I tutaj to właśnie ten aparat nam pozwala to zobaczyć. Ale pozwala nam też mieć wpływ na to, żeby to kreować. I tak trochę odnosząc się do tego, może pośrednio, co Ola napisała, właśnie my jako twórcy, jako artyści mamy taką, uwaga, powiem grubo, taką boską moc właśnie tworzenia. I to jest taka świętokradcza moc i się z tego bardzo niektórzy z nas cieszymy. I to jest fajne. Dobrze. O, teraz Sylwia tu nam odpisała. Będziemy mieli dyskusję na temat boskości, ale fajnie. Może nawet, nie wiem, to... Czekajcie sobie tutaj.
to zapiszę nawet. Dobra. Trochę taki bardziej, zobaczcie, też oczywiście ona wychodzi czasami z tej takiej trochę maniery tego białego kwadratu, żeby jakby ona nie jest, w pewnym momencie on się taką sygnaturą stał, ale to też trzeba uważać, bo to łatwo można wpaść w taki, wielu artystów wpada w takie, taką samopowtarzalność albo w takie samokopiowanie siebie, nie ma to sensu, kopiowanie siebie. Przykładem był Melwin Sokolski, którego pamiętamy z tymi bańkami, prawda? Gdzie on stał się trochę niewolnikiem swojego pomysłu i potem przez długi okres czasu robił te latające dziewczyny albo właśnie te dziewczyny w bańkach i jakby ciężko nie było mu z tego wyjść. O, teraz się zaczytałem w tym, co Sylwia napisała, przepraszam. No, praca, człowiek ma tak. Tak. Ale myślę, że ta siła sprawcza człowieka poprzez pracę jest niesamowita, jak wiele człowiek potrafi właśnie taką swoją pracą osiągnąć i to na końcu właśnie takie się staje może w jakimś sensie magiczne, bo jak patrzymy sobie na tych wszystkich, mówię w liczbie mnogiej, bo razem to robimy, a tych różnych właśnie artystów, twórców, to oni tym żyją i oddychają. Oni tworzą w kółko i na okrągło. Jakby to nie jest takie, że to jest gdzieś coś pomiędzy, że ten nakład ich pracy jest przeogromny. Czasami się patrzy na... Ja na przykład tutaj mam ten album mojego ulubionego Van Gogha. 37 lat facet żył i tworzył raptem co 10 lat może, tak? Swojego życia, ile stworzył, ile pracy w tym było, ile oddania temu. Dobra, taka dygresja, ale tak się zagadam sam z sobą zaraz. No. To jest chyba jedno z moich ulubionych w ogóle zdjęć Lewis. Taki apps, taki w ogóle taka maszyna się robi z tego. Zobaczcie też jakby na tą muskulaturę i mechanikę ciała ludzkiego, jak niesamowite jest, ale przez ułożenie takie no staje się jakim, takim można powiedzieć, takim jakimś elementem może technicznym, coś, jakieś takie abstrakcyjne to się robi w pewnym momencie. Armizen. A jeszcze wracając do tego, co Sylwia napisała, to strasznie lubię, jak się nie zgadzacie z czymś, bo to w ogóle tworzy taki ferment twórczy. Oczywiście chodzi o to, żeby coś za tym było, ale no, niezgadzanie się jest i kwestionowanie jest i zadawanie pytań jest super. O. Trzy dupy i sześć rąk i sześć stóp. O. I to jest właśnie ta grupa Momix, o której wam wspominałem, której członkiem kiedyś tam był David Ezralow. Tak. No, czasami trzeba mieć też poczucie humoru w tym wszystkim. Ja wam pokazywałem większość tych zdjęć, które są takimi zdjęciami
Nie lubię słowa ikona, więc tak czasami używam takiej kalki angielskiej, takimi sygnaturami, takimi najbardziej charakterystycznymi dla Lois. To są zdjęcia robione z raczej z tancerzami tych zespołów tańca współczesnego, czy generalnie nowoczesnego, to jakby już nie chcę tego rozdzielać i tutaj robić tych porównań. Natomiast częścią jej twórczości jest oczywiście też współpraca z grupami baletowymi, tak jak tutaj. Jakby już widzicie, że ta dziewczyna ma puenty, jest inna jakby też struktura jakby ułożenia ciał. W każdym, bo w pewnym momencie jakby jej biznes też, tak brzydko mówiąc, czyli to no, trzeba jakoś utrzymać studio, trzeba zarobić na życie, trzeba mieć pieniądze na to, żeby realizować te projekty. No to właśnie ona stała się taką najważniejszą fotografką od tańca w Nowym Jorku. No i te wszystkie zespoły, może nie wszystkie, no ale dużo zespołów do niej po prostu przychodziło po prośbie, żeby robiła jej takie właśnie materiały promocyjne, oczywiście za które musieli zapłacić. No ale to było, no na tym też zbudowała tą swoją, na tym dzięki temu była w stanie utrzymać studio, ekipę w studio, także. No widzicie, już jakby inna jest jakby struktura tego od razu inna struktura jest obrazu, jest inny i więcej tutaj się linii robi prostych na przykład, jeśli to jest ten taniec bardziej taki klasyczny, no też sobie możecie właśnie tak pewne rzeczy porównać. Oczywiście czasami to jest taki bardzo klasyczny balet, czasami to są takie formy, znaczy są też szkoły tańca takiego baletu nowoczesnego, także... No tu ma taka, prawda, no tak... taka klasyczna tancerka właśnie w puentach, w paczce. Dobra, nikogo widzę, burza jeszcze tutaj nie zmiotła. Jesteśmy naszą całą ekipą. Słuchajcie, jest tu tak gorąco u mnie w mieszkaniu, po prostu sorry, że się świecę dzisiaj, ale... Oświecenie nadeszło. No. Tą część baletową ona mnie jakoś tam szczególnie nie porusza, ale też mam wrażenie, że relacja Lois z tańcem klasycznym jest taka, jakby, no wydaje mi się, że to jest takie mniej twórcze, takie, przepraszam za taką prywatną ocenę, ale no dobra, no jakoś po prostu mnie to nie porusza i tyle. Ta część akurat. Ale w pewnym momencie, tak jak tam widzieliście ten taki motyw, że był ten tancerz, Moshe, ten, który skacze do góry i tam się sypie mąka na niego, no to ona też zaczęła, Lois zaczęła dodawać takie elementy właśnie inscenizacyjne i w pewnym momencie na przykład pojawiły się u niej tkaniny. I taki, pokażę wam teraz taki cykl, w którym właśnie wykorzystuję tkaniny. To jest jedno z pierwszych zdjęć, to jeszcze jest na negatywie, właśnie z tą tancerką Ashley Rowland. Ona jest bardzo często na jej zdjęciach i właśnie się pojawiają tkaniny. Taki dodatkowy jakby taki element powstaje. Taki transformacyjny. Zdrowie, Winko.
Dbajcie o siebie, pamiętajcie, nie pijcie Coca-Coli, pijcie wodę. Przeprowadzajcie staruszki przez ulicę. Dobra. O. Nawet jeżeli to jest takie klasyczne, to niektóre te historie są takie rzeczywiście magiczne. Pamiętajmy cały czas, mimo z tyłu głowy, że to się dzieje naprawdę, że to nie jest jakaś transformacja komputerowa, że to nie jest montaż, tylko to jest, to się dzieje w tej frakcji sekundy. Oczywiście to potem coś się ulega w realnym życiu, to co się tu wydarzyło, uległo pewnie jakiejś dekompozycji i może mizernie spadło na ziemię i stało się plamą. Natomiast dla zdjęcia powstało coś takiego. O, tak jest. Pierdu, pierdu. Ale postanowiłem wam pokazać jakby też właśnie takie z innych przestrzeni te przykłady. Jestem ciekaw, czy ekipa, która dzisiaj broniła dyplomy i miała swoją wystawę, jest z nami. Napiszcie, jak wam poszło. To jest ekipa, bo trzy osoby w Żelkach są właśnie, mają dzisiaj wystawę. Czy miały o 18:00? Tak, te tkaniny nadały jakiejś takiej nowej wartości, pozwoliły generalnie wprowadzić też taki właśnie pytanie, jak wy to widzicie, nie? Jakby co one, znowu nie chcę jakby tłumaczyć inaczej, nie tłumaczyć, narzucać jakby swojej jakby interpretacji, ale pytanie właśnie, co wy uważacie, co one wprowadzają te tkaniny. Tutaj taka burza jest tych tkanin, właściwie no, burza za oknem, burza tkanin. Patrzcie, jaka spójność. A to jeśli chodzi o tę serię z tkaniny, chociaż to jest bardzo stare zdjęcie, to jest moje ulubione. Ono jest takie, jak zobaczyłem to zdjęcie, mówię, o Holender, jakby pan fotografował taniec, to by prawdopodobnie zrobił takie zdjęcie. Takie mi się właśnie wydaje trochę zbliżone do tych historii takich penowskich. Zobaczcie, jak niesamowicie można się bawić przestrzenią, tym kadrem, iluzją, czasem, ile jakby, jakie są zasoby w fotografii, że można coś zrobić więcej niż piękny obraz, który jest stworzony przez jakiś magiczny preset kupiony za $100. Gdzieś ta magia w ogóle w innych takich przestrzeniach, w innych rejestrach istnieje. I to będzie na zakończenie już. Ha, minuta 15, już godzina 15. To taki koniec z tymi tkaninami. W ogóle bardzo dużo zdjęć Lois znajdziecie w książkach. Wam pokażę. O, to jest w ogóle, jest taka książka, która się nazywa Breaking Bounds. Breaking Bounds to był w ogóle taki jeden z projektów Lois, to znaczy ona co roku robiła kalendarz, taki własny kalendarz, który wprowadzała do dystrybucji. On był w takiej ogólnokrajowej dystrybucji w Stanach, może też na całym świecie, ale w Stanach jakby był w takich dużych księgarniach do kupienia właściwie wszędzie. Właśnie takie czarno-białe zdjęcia, to jakby to się super sprzedawało, taki świetny materiał właśnie na przykład na prezent i ona co roku robiła to jako taki własny projekt i na tym też
To też jakby było częścią jej przychodów. I potem powstała taka książka, i ją można normalnie dostać, właśnie Breaking Bounds. Jeszcze są takie książki Moving Stills. Taką książkę możecie zobaczyć. Ja tutaj wam pokazuję w dwóch wydaniach. Po lewej jest taka wydanie z okładką amerykańską, a po prawej jest takie wydanie tak zwane światowe, więc jak sobie znajdziecie w internecie, to czy tam w jakiejś księgarni na wyprzedaży, to wam polecam. Jest jeszcze jedna książka, już nie pamiętam, jaki jest jej tytuł, ale jest jeszcze jedno taki duży album, także z tego, co kojarzę, są trzy albumy. Można właśnie te kalendarze sobie jeszcze znaleźć, gdzieś takie archiwalne. Także polecam. To co, na dzisiaj chyba dziękuję. Czekajcie, tutaj muszę chyba to wyłączyć, żeby włączyć to. Paweł, jakbyś mógł jeszcze raz wrzucić swoje linki na koniec, to byłbym wdzięczny. I jeszcze raz Pawłowi dziękuję za dzisiejsze propozycje muzyczne. Życzę wam, bo domyślam się, że to jest taki czas, kiedy najwięcej z nas wyjeżdża gdzieś, to życzę wam fajnych wakacji, urlopów, odpoczynku i żebyśmy się tak właśnie oderwali od ziemi. Także do zobaczenia w